Witajcie, z tej strony Androxy i witam was w kolejnym odcinku z Making of Woodigowo. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy w grze, nie w edytorze. Powodem tym jest to, że mapa jest praktycznie na ukończeniu 80%, myślę, że nawet lepiej. Co do wydania mapki, mapka będzie do 2 tygodni maksymalnie. Wiem, ostatnio mówiłem, że do tego czasu będzie wydana, lecz niestety komplikacje z mapą, jakieś tam błędy też mi powychodziły. W sumie ten odcinek już jest drugi raz nagrywany, wczoraj nagrywałem go też, ponieważ miałem problem z konsolą, był pewien błąd, a tutaj jak widzicie kurnik jest przeniesiony w nowe miejsce, tutaj sobie kurki chodzą, tam jajeczka niosą. Wracając do mapy, na mapie się naprawdę bardzo dużo zmieniło. Od ostatniego czasu to było w ogóle obora. Teraz przejdziemy sobie tutaj. Teraz mamy siano, kostki, baloty i takie typu rzeczy. Takie po prostu, żeby było urozmaicenie na naszym gospodarstwie. Kolejną zmianą właśnie cyrkulorka. Różne takie pododawane są obiekty, żeby było ładniej na gospodarstwach i ogólnie na całych wsiach i tak dalej, zresztą zobaczycie na chwilę. Ta cyrkulorka ma się za dużą skalę, ja o tym pamiętam, poprawię na pewno to. Tutaj jest nowy na przykład stos z balotami, oczywiście nowa teksturka, słomy. Tutaj mamy takie miejsce, ponieważ wyszedł Forest Mod i mapka została przerobiona także pod Forest Moda, ponieważ chciałem, by było wszystko fajnie podopracowywane, a Forest Mod naprawdę był w planowaniu od samego początku, lecz był na razie w fazach beta. Znaczy teraz też jest w fazach beta, ale wiecie, że teraz praktycznie każda mapa wychodzi pod Forest Moda. Ja miałem ten zamiar już wcześniej, ale nie będę wam mówił więcej na ten temat. Jak widzicie, takie miejsce ma taka malutka, coś takie nawiązanie, żeby nie było, że drzewo tutaj ściągnięte, tutaj się rąbał i układał. No i wapno się nic nie zmieniło. I tutaj zmieniło się silos BGA. Teraz mamy silos takim, trochę jest niżej dany, znaczy wyżej, więc biorąc bo wtedy było trochę niżej. Tutaj jest zmieniony skin i tak dalej, ponieważ były dwa różne silosy na dwóch gospodarkach. Teraz jest tylko jeden silos, nie obciąża tak bardzo. Tutaj mamy teraz nasze opryski, nasze nasiona do siewników teraz są w miejscu tutaj właśnie tym. Jak widzicie, poprawiłem już wysokość naszej słomy oraz wysokość naszej trawy. Teraz jest wszystko w porządku, tak powinno być. Kolejną rzeczą, co jest zrobione na gospodarce, oczywiście są poprawione wszystkie takie szczegóły, typu na przykład, no wiecie o co to tak się dzieje. Jakiś błąd, muszę potem odczaić w konsoli. Tutaj, jak widzicie, pozmieniały się, no wiecie, chodzi mi tutaj o na przykład o tą trawę i takie tam pierdoły, ale oczywiście większość ludzi tego nie zauważa, tam jakiś zmian, ponieważ tego tak nie widać. Tutaj jest dodany, nie ma tych wyciągów już, tylko po prostu można sobie łyżką podjechać i wysypać i wziąć stąd. Tutaj widzę jakiś błąd, ale to oczywiście wszystko się poprawi, ponieważ beta testerzy są na wakacjach. Znaczy tylko Kamil wraca dokładnie rzecz biorąc jutro. A Hades po prostu nie ma teraz zbytnio czasu. Znalazł pracę taką i w ogóle nie ma teraz za bardzo czasu. I jeszcze korzystając z okazji chciałbym pozdrowić naprawdę, ponieważ na Facebooka nic nie, czyli na Facebooka, na YouTube'a nic nie wrzucałem, no to na Facebooka wrzucałem jakieś fotki i po prostu wrzucałem na Facebooka jakieś fotki i miałem założony, znaczy dalej mam temat na LS2009.net, tam będziecie mieli linki wszystkie do tego, tam także ludzie naprawdę bardzo mili są na tym forum, pomagają, bardzo polecam forum LS2009.net. Naprawdę bardzo mili ludzie i dobra atmosfera tam panuje, ponieważ ludzie starają się pomóc. Nie są takimi, że powiem, a nie pomogę ci, bo... Znaczy ja jeszcze, że powiedziawszy, też jestem takim człowiekiem, który po prostu jak potrafi, to pomaga.
Naprawdę bardzo serdecznie pozdrawiam mleczaka Chidwainen, który dał mi budynek i drzewa losowe. Zaraz zobaczycie ten budynek, tam w Goźleni jest. Pozdrawiam gracza Nismo, naszego użytkownika Nismo, który także mi pomaga mi coś wysłać, a także mu tam się odwdzięczałem. Robiłem mu tam jakieś pierdółki typu tablice z miejscowością i takie tam, ale to oczywiście tam nie jest problem. I pozdrawiam także Metka Pixel, który też aktywnie mi pomaga tam z tematami. I teraz chciałbym jeszcze pozdrowić parę innych osób, którzy naprawdę komentują moje filmy, którzy widzę, że są aktywni, którzy piszą, że fajna mapka czy coś w tym stylu. To jest dokładnie rzecz biorąc użytkownik Galaxy, nie Galaxy, tylko Galaxy, Wojciech Franciszek Parysiak, Rusek Trawski, Mati 1035, Cichy Chopek i inni, których po prostu nie wymieniłem, o których zapomniałem. Oczywiście jakbyście się pytali, to to niebo jest to, co wyszło ostatnio, to Sky HD, bardzo ładne niebo, mi się podoba. I oczywiście ten, od razu mówię, że ten odcinek będzie trochę długo trwał, ponieważ jak wy już to widzicie, ja się tego nie wiem, ile to mi zajmie obejście tego wszystkiego, tych zmian, ale na pewno dużo. Tutaj widzicie, są dodane silosy. Tu jest dokładnie rzecz biorąc silos na obornik. On tutaj jest tylko ten model, tak jakby model, żeby to wyglądało, że niby jest tutaj jakiś obornik. Tutaj oczywiście nie kolizyjne, porobiłem wszystko, dodałem takie dymy i takie tam pierdoły. I po prostu tutaj sypiecie, wypychacie z obornika. Tutaj jest błąd, widzę, muszę to poprawić. To jest obora, no powiecie, że ta duża, Androxy, taka nowoczesna i w ogóle, ale obora bardzo ładna, mi się podoba. Wielofunkcyjna, tutaj mam obornik, mam wszystkie wysypywania, tu mam rośnie, tutaj dodałem, żeby sobie krówki tu chodziły, tam naw meszy, to się, nie wiem jak to odmienić, naw mesz, to jest takie po prostu pole, po którym chodzą krowy. Tu na przykład dodałem jakiś tam baloty, gnojowice, no ale co wam będę pokazywał wszystkich drobnych szczegółów, to się nie da pokazać, ponieważ to zajęłoby mi parę godzin. Przejdźmy jeszcze na początku do gospodarki dużej. Oczywiście zrobiłem już wstępne PDA, jak się mapa prezentuje. Tutaj widzicie, właśnie jak ktoś wie, macie te ikonki wszystkie, tutaj sklep i w ogóle. Jak ktoś wie, jak te ikonki się wszystkie zmienia i tak dalej, ponieważ ja tam nie mam żadnego na przykład w tym miejscu tankowania. Właśnie w sumie nie, dobrze pokazuję. Ale tam w lesie na przykład, kurde, ja tutaj nie mam żadnego kupowania maszyn. O. W tym miejscu. A tutaj to jest. I bardzo was proszę, jeśli wiecie, o co w tym chodzi, ja myślę, że to są jakieś niewidzialne triggery, to pomóżcie mi, ale jeśli myślicie, że to jest coś innego jest, to proszę o pomoc. I jeszcze, póki pamiętam, to jak widzicie, tutaj macie pszenicę w skupach, macie Getra i The Handel i Gospodę, i jak zmienić po prostu nazwę tego Getra i Handel. Chcę na jakąś bardziej polską to zamienić. I jeśli wiecie, jak się robi kupowane pola, to też bardzo proszę was, byście mi powiedzieli, ponieważ ja tego nie wiem. Znaczy mniej więcej się orientuję, ale każda pomoc się liczy i jak ktoś chce mi pomóc, to tam na GG nie znajdzie mnie, na pewno na GG, bo łatwo mi znaleźć, wystarczy Androxy pisać. Niech napisze, że wie, o co chodzi i może im pomóc. Tutaj jest budynek zmieniony, wiem, że trochę ma gorsze teksturki, jest to budynek od Gold Foxa. O co chodzi z tym budynkiem, dlaczego nie ma tego starszego, który był taki ładny, piękny, bo nie masz ten starym, ważył 22,5 mega, co moje serce bardzo krajało, że tak powiem. Teraz w ogóle mapka waży 270 mega i to jest staje tak spory wyczyn, ale mapka jest całą mapę jest mapka, to się tak wydaje, że jest mała, że małe pola są, ale mapka jest naprawdę przeogromna i naprawdę jak ktoś nawet chce pograć Jundirami 7200, 8000, serią 8000 może jeszcze nie, ale serią 7000 to też pogra, jeśli ktoś po prostu nie lubi polskiego klimatu, to większymi maszynami też pogra, zmieści się na gospodarkach. Chociaż ja to robię stricte pod polskie maszyny, ale nie każdy musi lubić grać na nich. Tutaj oczywiście nie zmieniłem tutaj jeszcze nic w środku. Tutaj jeszcze czeka na mnie to wszystko.
tutaj też jest silos dodany. Takie przycinki to jest przez paczkę pojazdów, które sobie jeżdżą, bo ona jest tam, a pierdółki takie niedopracowane i w ogóle. Tutaj też jest już zrobiony ten teren, oczywiście jak będzie mniej więcej wyglądał, chodzi o trawy i pierdołki, tak jakieś opony są pododawane. Tutaj bramę wymieniłem, ponieważ stwierdziłem, że mogą być dwie te same bramy i obciążyłem, ponieważ ta brama ważyła 2 mega i miała się takie błędy, ponieważ w ziemi miała takby, rzecz biorąc, jak to się nazywa, próg taki po prostu pod bramą, jak się robi wylewkę, coś w tym stylu, i to się po prostu przesuwało, jak się otwierała i zamykała brama. Stwierdziłem, że to jest bez sensu i to źle wygląda. Tutaj jest podobny teren, taki jak na mniejszej gospodarce. No i co tu dużo mówić. Tylko kolorka do poprawy, no i tyle. Tutaj tak samo jest zmieniony silos, ale już o tym mówiłem. Tutaj oczywiście jakieś pierdoły pododawane, żeby ładnie wyglądały, po prostu będę chodził, będę mówił. Kolejną rzeczą to pracowałem nad indeksami, ponieważ w indeksach miałem dosyć duży bugdel. Na wielu mapach indeksy są po prostu takie zaśmiecone, to w sumie wam to nic nie da, że jest indeks dobry czy nie, jeśli ktoś wie, o co chodzi, co to jest indeks. Tam gdzie macie spis wszystkich dodanych rzeczy do tego. Tutaj jest pomniejszona hołda z balotami, bo stwierdziłem, że za dużo ich tu jest. Jakby dla świnek, nie wiem, czy są zbyt niepotrzebne baloty. No i z tymi indeksami to jest właśnie to, że poprawiłem tam pierdoły. No. Tutaj jest zmieniona tekstura orki, przy okazji rzecz biorąc, bardzo ładna jest ta tekstura orki, teraz mi się podoba. Do tych indeksów nie wracam, bo to w sumie nic nie zmienia zbyt w mapie, ale na tych, co edytują, przerobią mapę, mi to pomaga naprawdę. Kolejna rzecz, czekajcie, pobiegniemy trochę na tym. Dobra, nie będę na szybcie biegał, żebyście mogli trochę poczuć klimat mapy. Właśnie takie oborniki znajdują się, jest ich 8 przy polach, gdzie niegdzie możecie je znaleźć, no i tutaj możecie sobie wysypać wasz obornik i potem możecie na przykład przy rozłożeniu, ponieważ no tak się robi po prostu w realu, nie? Przy rozłożeniu na jakieś większe pole przywieźcie sobie parę przyczep, no i potem po prostu rozrzutniczkiem sobie pojeździcie i porozsypujecie ten obornik wasz. Dobra, co tu tutaj się zmieniło? Tutaj las w sumie jest to samo, co tu było. Jest dodany oczywiście forest tartak zrobiony, ale za chwilę pójdziemy. Tutaj jest dodane dosyć dużo pól. Zaraz tam przejdziemy dalej. Tutaj jest zrobione, zagospodarowane, oczywiście nie ma jeszcze jakichś takich elementów otoczenia typu drzewa i tak dalej. Tu jest zaczęte do robienia las. Będzie można też sadzić drzewo, oczywiście będą już od razu do forest moda posadzone, ponieważ mam ten skrypcik taki, on był nawet hoster, chyba pamiętam. Jak ktoś chce ten skrypcik, to ja mogę wam podesłać tam link do niego. Znaczy link podeślę wam oczywiście oryginalny tam z mod hoster, żeby nie było, że sobie wrzucam jakieś swoje linki i zarabiam na tym. Tutaj jest kolejny obornik, na przykład jak widzicie. Tutaj jest właśnie ten skup Getrahandel, nie wiem jak to wymówić. I właśnie zastanawiam się, czy go zostawiać. Całkiem spoko jest, ale to kurde ma strasznie bóg wiedzieć na to, to tak strasznie czepie wszystkim całą przyczepą. W ogóle myślałem, żeby tutaj dodać jakieś sprzedaż na przykład, nie wiem, czegokolwiek. Ale dobra, wy wyraźcie oczywiście w komentarzach, czy zostawiać ten skup, czy dać inny. Tam dodałem jakieś boczenie gniazdo i takie tam pierdoły. Na przykład tutaj nie da się wychodzić po tej drabinie, ale jak się kółkiem od myszy jedzie, to można zrobić, no, że niby wyszedliśmy po tej drabinie, nie? Dobra, przejdźmy do gospodarki tutaj, tej po lewej. Tutaj gospodarka została powiększona, ponieważ była mniejsza, została skala trochę powiększona. Tutaj są jakieś snopki, tutaj baloty. I tutaj jest gospodarka, na której się da sprzedawać baloty, ponieważ zrobiłem trochę realizmu, żeby było trochę więcej pojeździć. Balotów nie sprzedajemy u nas na farmie, tylko musimy po prostu jechać je sprzedać tu albo w gorzelni. Jeśli nie wiecie, gdzie jest gorzelnia, to zaraz zobaczycie, ponieważ to wygląda się pierwszy raz. Teraz zobaczycie. No nie wiem, czy ostatnio było dodany ten gruz na polach i tak dalej, ale jest teraz kolizyjny i wszystko i na drogach jak jest wysypany, to po prostu działa jak gruz po prostu. No. Zapełnia nam dziury i takie typu rzeczy.
Tutaj jest dodana oczywiście droga teraz z płyt. Tutaj jeszcze polanie są zrobione, zaczęte. W ogóle jest dodana następna wioska, zaraz ją zobaczycie. Tu wioska stara po staremu, tutaj zaczęte jakieś gospodarstwo. I rzecz biorąc właśnie, Kamil zaczął pisać historię, tak wpadłem na taki pomysł, żeby po prostu historię popisać, historię gospodarstw, na przykład kto co robi, na przykład tutaj na przykład będzie mieszkała rodzina Kowalskich, takie po prostu dupy, no przepraszam, nie mówmy brzydko, taka po prostu jakaś rodzina i na przykład oni kiedyś taka po prostu krótka ich historia jest dana, nie? Pomyślałem sobie, że to jest dobry pomysł i urozmaicenie dla mapy. Po prostu rodzina Kowalskich, na przykład Zbigniew Kowalski i jego żona Barbara mają trójkę dzieci, Piotrka, Stanisława i Ole. Kiedyś zajmowali się hodowlą bydła, lecz teraz prowadzą sad i na przykład tu będzie sad. Takie po prostu przytaczam pomysły, ponieważ stwierdzam, że takie opowieści będą miłym dodatkiem i po prostu one będą po prostu w pasce razem z mapą i kto będzie chciał, to sobie może poczytać, tak dla urozmaicenia. Tutaj właśnie co widzicie, to jedziemy, albo bardziej idziemy do miejsca, w którym jest jakby śmietnisko, tak pomyślałem, że to będzie ładny taki teren, no po prostu taki, takie pierdółki, nie, żeby to będzie ładnie wyglądać, takie śmietnisko, nie, że wiadomo, że na polskich wsiach występują takie miejscowy, że są po prostu takie śmietniska, jakieś opony dane, jakiś gruz powywożony, raczej gruz się wywozi na drogi, ale tak, po prostu chciałem, ładnie to wygląda i nie wiem co wy o tym myślicie, ale moim zdaniem jest to całkiem ładne, tam jakaś pralaleczka skryta jest, tutaj też jakiś autobus, nie wiem, gościu chyba jechał na grzyby autobusem, pan do błota i zostawił, jak od 20 lat stoi, a takie po prostu pierdółki. Kolejną rzeczą, tam widzicie, jest taka na przykład wieża radiowa, to tam wielka zmiana nie jest. Oczywiście linie wszystkie się tutaj ładnie łączą, jest to tam poprawione, takie transformatory podróżowałem. Tutaj jest dodane na wsi takie po prostu, że kanalizacje nam kopią, tutaj są rury betonowe przygotowane, tam jakiś taki składzik malutki, to tak to ujmę. Tutaj się wiele nie zmieniło na tej wiosce, nie, coś się tu na pewno jeszcze zmieni, ale nie wiem co. Co tutaj do tego, to blokowisko zostało nieco powiększone, zostało po prostu, to muszę pomniejszyć na pewno tę budę, więc został po prostu dodany drugi blok i tak się to prezentuje. Tutaj jest boisko, co do boiska to jeszcze nie wiem, pierdółki trzeba poprawiać, jak ono wygląda, nie wiem czy nie jest za duże, nie jest za małe, wy się tam ocencie. Co wy uważacie w ogóle na ten temat? Przejdźmy sobie tam na przykład, przedłużyłem pola tutaj, żeby były bardziej też takie górkowate, ponieważ to jest tutaj nie dokończyłem, ale to wszystko się poprawi. Tutaj jest trzecia gospodarka, którą myślałem, że będę robił, ale stwierdzam, że nie będę robił trzeciej gospodarki. Dlaczego? Może by się przydała, ale nie chcę po prostu bardziej obciążać mapy, ponieważ 270 mega waży. Tutaj na pewno będę musiał to jeszcze pododawać i stwierdziłem, że gospodarka nie będzie jakoś tak strasznie trzecia potrzebna. Chociaż jeśli jest potrzebna, to napiszcie w komentarzu. Ja oczywiście mogę to zrobić, tam to nie jest problem. Tu jest zmieniony napis łodygowo, no taki bardziej realny, ponieważ normalnie mamy taki napis łodygowo, taki po prostu grubsze są litery. Pozmieniane są drzewa przy drodze. Jak tu widzicie, tu jakiś płotek jest, balociki, ale co do drzew, to drzewa są pozmieniane, jest ich mniej, ponieważ moim zdaniem było ich za gęsto i to było zbyt nierealnie. A teraz jest tak w miarę tych drzew, tak ładnie to wygląda, całkiem się prezentuje. Zwłaszcza rano to ładnie wygląda. Tutaj jest zmieniona skala tego naszego młyna, jest trochę większy. I teraz chodźmy na tamtą część, ponieważ tamtą częścią się zajmowałem ostatnio dosyć sporo. Dodatki typu krzyże, że tutaj na przykład ktoś zginął albo coś.
Przepraszam was na sekundkę, napiję się tylko, ponieważ cały czas mówię i mnie boli gardło. Dobrze, a więc się napiłem już. Co tutaj się zmieniło? Tu jest właśnie ten, to oczywiście się podnosi jak traktorem podjeżdżacie, nie jak widzicie. Tutaj jest właśnie ten budynek od mleczaka 321, bardzo fajny, mi się podoba, nie wiem jak wam, możecie napisać w komentarzu. Waga jest naprawiona, jak wjedziecie traktorem to już działa. Nie wiem co tu pokazać, tutaj też muszę tą skalę zmienić, bo to jest za duże. Jak widzicie wioskę kolejną, tutaj są oczywiście znowu płyty betonowe, tutaj jest taka łąka, taka nie wiem, bagnista trochę. Tutaj jest taka na przykład łąka już taka zamesiona, że zarośnięta jest, taka po prostu ładnie to wygląda, że tak powiem. Tutaj zaraz przejdziemy do tego za chwileczkę. Przejdźmy teraz, tutaj będzie skład budowlany. Skład budowlany jeszcze nie zaczęty robiony, ale będzie, nie wiem, czy jest zostawione miejsce na to. Jakieś barociki znowu. Jak widzicie, to są budynki Love Poly, ale przyłożyłem starań, żeby naprawdę ładnie to wyglądało, żeby były ładne zagospodarowania tego, ale zaraz do tego przejdziemy. Tutaj jest dany dworzec Łodygowo. Tutaj możecie sobie poczekać na pociąg, chociaż tylko towarowy jeździ, ale możecie sobie poczekać, może coś was weźmie. I przejdźmy do tych teraz mini gospodarek. Tutaj na przykład takie porobione dojazdy, żeby to ładnie wyglądało. Tutaj na przykład jakiś kurde stolik, studnia, drzewo, tutaj taki placyk, pościągane jakieś drzewo tutaj. Ktoś sobie ciął, to jakiś gruz, to jakieś balociki wywiezione tutaj jakby zjazd na tą łąkę, że tutaj to jest ich, tak samo tutaj te ziemniaczki, że to jest ich jakby. Kolejna rzecz, to tu będzie jeszcze sad tutaj w tym miejscu, tylko jeszcze go nie zrobiłem, a to jest chwila roboty, ponieważ to będzie mały sadzik. Tutaj taki dziedziniec, jakby takie worki dane, takie tam produkty, no. To po prostu chciałbym wam powiedzieć, że tych szczegółów, co ja dopracowywuję, to tak nie widać, ponieważ nie wiem, czy wy to widzicie, że to jest wszystko dopracowane, że nie rośnie na asfalcie, takie tam pierdoły, że to jakoś jest starannie układane, że tutaj na przykład są wszędzie jakieś tak kwiatki dane, nie tak, że walne, kurde, taki placek kwiatków, tylko jakoś mało ich dane na przykład w tych miejscach, że to nie jest tak naspamione tymi wszystkimi rzeczami, tylko tak jakoś losowo jest to porozrzucane. Ja po prostu jestem strasznie pedantyczny na tle tej mapki, że po prostu nie lubię mieć błędów, takich rzeczy, które mi się nie będą podobać, takie, że po prostu jest coś niedopracowane. Nie wiem jak wy robicie mapki, jak ktoś was robi, że strasznie dużo błędów jest na tych mapkach. Nie posiedzicie naprawdę, ja wolę robić mapę 2-3 miesiące, ale zrobić taką, że komuś się będzie przyjemnie na nie grało. Nie wiem w ogóle czy ta mapka wzbudzi zainteresowanie w świecie NS-a. Zobaczymy, co ich zbudzi. Mi się wydaje, że jakieś wielkie furory ono nie zrobi, ponieważ waży dosyć sporo i mało ludzi lubi takie mapki, które więcej ważą, ponieważ nie wszyscy mają jakieś super komputery. Też powiem wam, że mapka jest dosyć dobrze zoptymalizowana, ponieważ naprawdę na multiplayer się szybko ładuje. Ale co tam do optymalizacji, sami zobaczycie jak ją wydam. Tutaj też jakaś gospodarka taka malutka. Taka po prostu słodka, taka kamsielka, nie wiem jak to się mówi dokładnie, mama zawsze mi tak mówiła. Ale dobra, nie wbijam się w temat, tutaj mamy tartak. Tutaj jest tak, jakby zrobiłem, że tam pociąg wjeżdża, znaczy on tu nie będzie wjeżdżał, ale takie po prostu pierdółki, tutaj dodane wszystko. Takie po prostu, no co wam będę mówił, no sami widzicie co tutaj się znajduje, ja wam tylko pokazuję, tutaj jakaś kopareczka, znaczy ładowarka czołowa. Tutaj zacząłem, znaczy tutaj jeszcze nie jest zrobiona droga, znaczy jest zrobiona, ale zrobiłem tutaj już te pola, tak powiem, ponieważ tu tych pół nie było. I co do rzeki, rzeka też jest zrobiona, to
tutaj mamy oczywiście, patrzcie jak ładnie tutaj pięknie wszędzie. I to nie jest, że tylko jest tak, tylko to jest na całej długości całej rzeki. No nie będę biegał teraz przy rzece, kurde, jak głupek jakiś. Ale wszędzie są tak wykończone brzegi, to moim zdaniem bardzo pięknie to wygląda. Nie wiem jak wy uważacie, ale dla mnie to jest piękny widok i zachwycam się. Tutaj są dodane jakieś małe pola. No jak widzicie są tutaj bla 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 bla. Tutaj zaraz przejdziemy do tych mostów i tak dalej. I tutaj co do tego to tutaj jest dodany most taki kolejowy. I łapie sprzężenie mój telefon. Bo nie wiem gdzie jest. Dobra, tutaj w tym miejscu. I tutaj też jest takie przejście kolejowe, takie bardziej podziemne. Trochę to nierealistycznie jest, ponieważ tutaj nie ma żadnego łuku betonowego, no ale nie udało mi się znaleźć, więc mamy tak, no nie musi być wszystko realistycznie, przepraszam was bardzo, no ale tak to wyszło. Tutaj zacząłem robić zagospodarowanie, jakieś łąka na przykład tutaj jest i tutaj jest taki domek, taki bardziej leśny. Tutaj też oczywiście zagospodarowanie musi być, są jakieś kamyczki, tutaj drzewa na przykład, pierdoły takie. W ogóle pokażę wam jak wygląda tutaj układanie tych drzew. Tutaj nie mamy, że wszystko jest gotowe, tylko po prostu każdy element mamy osobno. I ten paliczek, żeby drzewo przyłożyć, takie pierdoły. No, no co wam będę mówił. Jak ktoś robi z mapką, to wiemy ile czasu poświęca się mapie. Jeśli widzicie moją mapę, to powiem wam tak, to nie jest robota na godzinę, dwie, czy tydzień, czy dwa. No, to jest po prostu moja subiektywna po prostu dla was powiedzenie. Powiedzenie, kurde. Plus, mówię głupoty już. O. Czekajcie, pokazałem wam wszystko? Aha, nie pokazywałem wszystkiego. Poczekajcie. Polecimy teraz w lewo. Teraz tutaj jeszcze droga nie zrobiona, tu jakieś pola dodałem, żeby było. I tutaj już mamy las rozpoczęty, taki do sadzenia forest mode. Tutaj już mamy drzewa do ścinania. Są oczywiście dodane. Są te drzewa już tak pięknie, wszystko porobione. A czekajcie, ja wam pokażę, że da się ścinać jakimś niedowiarkiem. Poczekajcie, zaraz wracam. Dobrze, a więc już jesteśmy. Witam was wszystkich. Jesteśmy w Ursusku C330. No, tutaj właśnie tak podskakuje, to za mało wagę ma troszkę, bo za szybko jechaliśmy. Zaraz wam pokażę tutaj, że te drzewa da się ścinać. Tutaj bardzo fajny ursus. Naprawdę bardzo fajny. Polecam wam go. Dzisiaj albo przedwczoraj wyszedł. Naprawdę wszystko się z nim robi. Naprawdę można tworzyć maskę. Zakłada się cięgno, zdejmuje, zakłada się belkę. Na przykład działa nasza wycieraczka. Tutaj wentylator nam działa. Naprawdę po prostu epicko tutaj jest. Naprawdę pięknie. Ale ja sobie już jadę tam właśnie do naszego lasu. Na ściapach dosyć niezłego powera ma, widzę. I ma do zmienienia po prostu dźwięki, ale ja sobie to zmienię tam na własne potrzeby, ponieważ dźwięk, no, postawia wiele do życzenia, nie wiem czy wy to słyszycie. Czekajcie, ma dźwięk motorki w ogóle. My mamy doki. Chociaż w sumie ja ciapki mnie zaorał, ale lubię jak ciągnik ma to po prostu. Dobra, zajedziemy do naszego lasu. Pokażę wam, że da się ściąć. I myślę, że to jest wszystko, ponieważ nie będę wam wszystkich zmian pokazywał, ponieważ odcinek już jak sprawdzałem, to ponad 30 minut już trwa. To jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo. Kto to będzie oglądał? Dlatego, który
oglądał cały odcinek, nie przewijał, to naprawdę szacun, szacun. Dzięki kolego Lesie, dzięki kolego, że po prostu jesteś taki i... albo dzięki widzu, bo kolego to tak nie wolno do każdego mówić. Że jesteś taki i po prostu oglądasz cały film. Znajdźmy jakieś drzewo z Forest Modu, na przykład. To... Op, op. Ale fajnie. Tu są dwa drzewa dane. Musiałem coś muszę sobie print screena zrobić od razu do poprawy. Widzicie, dobrze, że zauważyłem to. No, ale wszystkie inne drzewa powinny być... Coś mi tu nie działa. A utnijmy to drzewo. Coś wyczuwam, że tu jest jakiś błąd i nie wiem dlaczego, ponieważ ostatnio to sprawdzałem i to działało. Więc dobra, to jest do poprawienia. Tym się jeszcze nie sugerujcie. To poprawię. Jeszcze nie wiem jak, nie wiem o co chodzi. Nie wiem czy to coś stąpiło, nie, nie jestem wątpię. Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, jeszcze wam góry pokażę mapę. Jeśli wam się spodobała mapa, to piszcie w komentarzach, czy wam się podoba, czy nie. I naprawdę, jeśli nie macie konta na YouTubie, albo macie, tylko nie chcecie komentować, bo się wam nie chce, to bardzo was o to proszę, ponieważ dla mnie komentarz wasz na temat mapy, typu Androxy na przykład, mógłbyś dodać na przykład na mapę jelenia w lesie. Ja sobie taki komentarz przeczytam, zastanowię się. Jeśli wy na przykład przeczytacie taki komentarz i stwierdzicie, o kurde, mógłby być jakiś jeleń w lesie, dajecie łapkę po prostu. I no, to nie, że ja was jakoś kurde chcę wyzyskać czy coś, tylko po prostu proszę was o to, żebyście wy skomentowali i powiedzieli mi co byście zmienili na mapie, co wam się podoba, co wam się nie podoba, co mam poprawić. Na pewno tamte drzewa. No i po prostu napiszcie mi to, ponieważ ja dzięki temu zrobię lepszą mapkę. Może mapkę, na której wy będziecie grać i która wam się będzie podobać. Jeśli skomentujecie i napiszecie na przykład... Ten przykład po prostu wam dałem, ale napiszecie na przykład co wy uważacie, co powinno być zrobione, co powinno być poprawione, co powinno być dodane, co usunięte. To ja wam bardzo za to będę dziękował, bardzo będę wam wdzięczny za to, ponieważ to jest dla mnie wielkie, bardzo miłe po prostu, że wy skomentujecie i powiecie takie coś. Ja po prostu czytam każdy komentarz, jakby ktoś nie wiedział i staram się odpowiadać na komentarze, czasami nie umiem, po prostu nie potrafię, ale dziękuję wam za oglądanie, nie będę bardziej tego przedłużał, trzymajcie się ciepło, no i trzymka.